No, ketchup się kończy, Kuba. Cześć koroniarze, kolejny dzień na obozie w Opalenicy. Dzisiaj poświęcimy trochę czasu nowym zawodnikom korony, nowym członkom sztabu, także zapraszam, zobaczmy jak to wszystko tutaj nam się w Opalenicy układa. No dzień dobry panowie. Siema. Jak tam? Siemaneczko. Dobrze, nie jest łatwo. Pospaliśmy troszkę. Tak? Zregenerowaliśmy się. No to dobrze, ciekawe. I do treningu teraz. Kolejny dzień ciężkiej pracy. Tak jest. Panowie, powiedzcie, wy się znaliście wcześniej, przed tym, przed obozem? Znaliśmy z Odry, wie? Do Odry byliśmy jeszcze z Miłoszem Trojakiem. Także ile tam? 4 lata temu chyba? No, przecież takiego, nie? No, 4 lata temu. No, także dosyć dobrze się znał. Czyli panie trafił. Także no, na pewno mi było łatwiej wejść przez tą drużynę. Znasz tutaj dobrego piłkarza, dobrego chłopaka, Dawida. Dobry lokator. Na pewno nie o Miłoszu. Dobrego chłopaka tak, ale ten piłkarz. Na pewno nie trafiam o Miłoszu, nie wiem, co mamy jeden. Dawid PDH, piłkarz dobry chłop. DP. David Beckham. Tak. No, ale wy macie coś? Zapełniona cały czas. Tak? Ale wy dzisiaj macie coś? Ja jeszcze się nie zapisywałem, ale stałym bywalcem tam jestem, więc. No a dodatkowo bez zapisów może iść na pampy. No. Posiedzieć sobie, zregenerować się, także na pewno się przejdziemy jeszcze. Zimna woda na pewno po pierwszym treningu, po drugim treningu. Także to jest obowiązek, a dodatkowo do fizjoterapeutów można chodzić. Mateusz, powiedz, powrót do ekstraklasy, bo wiesz, była ekstraklasa, później rok, tak? Fortuna pierwsza liga i teraz znów tutaj w ekstraklasie. Jakie to uczucie? No na pewno się cieszę, bo to zrobiłem ten przysłowiowy krok wstecz, żeby zrobić właśnie dwa kroki do przodu i mam nadzieję, że troszkę na dłużej teraz zostanę w tej najwyższej lidze. Ojojo, jaki wiatr, zobaczcie jak to wieje. Oby nie burzy jakiejś nie było, nie? A tak to z wszystkimi sobie poradzimy. Pogoda idealna do treningu. No do treningu tak. Jesteś na przedłużeniu, głowa. Wychodzisz w przód, utrzymujesz 20 sekund. Czyli musi robić to. Dawaj. I skupiasz się na oddechu. Głowy nie opuszczaj do tyłu. Czyli w linii. Dawaj, w dół, up. I głęboko oddycham. Palce. Puść palce. Tak jest. Jak tam Kośmi leci? W porządku. Może być? Może być. Widzę, że płacisz frycowe jako młody zawodnik. Tak, dokładnie, trzeba robić swoją robotę. Tak, jest co to, cooler z jakimiś napojami, z wodą pewnie? Słowo białeczko tutaj. No. Jak tam treningi, wchodzą w nogi? Wchodzą, teraz ciężki okres, ale powoli do przodu. Tak to jest, nie? Życie sportowca, jest ten okres przygotowawczy i tak to musi wyglądać. Jak się odnajdujesz w ogóle w tym filmie? W porządku, chłopakiem jak spoko przyjęli i tak zachodzę. Co śpiewałeś, jaką piosenkę na chrzcie? To zostaje na chrzcie. To zostaje na chrzcie. Ja też śpiewałem, ty śpiewałeś, było nas trochę śpiewaków operowych. No. Ty Bartek, powiedz, jak tam twoja przygoda z piłką, kariera jako piłkarz? Ja sobie kopałem w trzeciej, czwartej lidze, tak? Nie mało gościa, ale kontuzja mi uniemożliwiła dalszą karierę, w cudzysłowie. No. A ty, Kuba, jak tam grałeś w piłkę? Więcej działałem jako fizjoterapeuta niż jako piłkarz, więc chyba nie ma o czym mówić. Jako dziecko bawiłem się trochę w piłkę, ale później dałem sobie z tym spokój też, po części przez aspekty zdrowotne. No, rozumiem. No to tak jak większość nas w czarnych strojach, gdzieś tam przygoda wcześniej lub później się z reguły polega to na licytacji, kto ile operacji już ma za sobą. Pierwszy obóz, pierwszą drużyną. Senior
jest fajny, super jest, naprawdę. Intensywność jest większa niż ta, do której przywykłeś? Większa i to o wiele. Widać po treningach, chłopaki są zajechani wszyscy, jak widzimy. A jak się ty w tym wszystkim odnajdujesz? Bardzo dobrze w sumie. Dobrze się w tym wszystkim czuję. Tak? No to podstawa, bo jak będziesz się tutaj dobrze czuł wśród tych ludzi na tym boisku, no to będzie się też dobrze, wiesz, trenowało i będą dobre owoce tego treningu. Oczywiście, że tak. Chłopaki starsi pomagają, także jest super naprawdę. Kogo możesz wyróżnić, jeśli o to chodzi? Fori. Fori bardzo. Fori ma mnóstwo pokory w sobie i zawsze. Drugi tatuś. No. Dobrze powiedziane, taki właśnie boiskowy, wiesz, bramkarski ojciec, nie? Dokładnie. To moim ulubionym zawodnikiem jest Jacek Podgórski. Jacek. Bartusz, ty jesteś moim ulubionym fizjoterapeutą. Często tu przychodzi? Nie no, to jest maszyna. On jest raz na jakiś czas, ale... Pancerny człowiek. Ale nawet maszyna potrzebuje czasami przeglądu. Powiedz mi, co tam piszą w internecie ciekawego? Piszą. Piszą? No. O tobie? Nie, mówię nie. Szukasz tych informacji? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Co cię najbardziej zaskoczyło tutaj po przyjściu do klubu i po rozpoczęciu pracy z drużyną? Czekaj, muszę sprawdzić, czy Łukasz słucha. Ja zawsze słucham. Ogrom pracy. Ja zawsze wiem. Ogrom pracy mi zaskoczył. Tak? Od suplementacji robimy sobie jeden kuler z izotonikiem, jeden kuler z białkiem. Chłopaki przychodzą na zabiegi przed pierwszym treningiem. Przed pierwszym treningiem już macie? Tak. Później trening, po treningu obiad, po obiedzie przygotowujemy sobie drugi trening, znowu suplementacja, znowu zabiegi, drugi trening i po drugim treningu chłopaki są na zabiegach. I tak jak mówisz, jak w dobrej restauracji, do zamknięcia lokalu, do ostatniego klienta, tak? Dokładnie tak. Można, to jest ból, który przynosi ulgę, jak ja to nazywam, u pana doktora, specjalisty. Jak już będziemy musieli zareagować i wiesz, tak do Łukasza w kilku, to daj znać. Spokojnie. Godi, ten ból przyniesie, ulgę. No. Zawsze przynosi. Tak, no to dobrze. Wiesz, niewzruszony. Dzień jak co dzień, Łukasz? All the time. All the time. Ja też przerabiałem, że było. A czy Kośmi chociaż to mu coś pomoże, czy po prostu Kośmi będzie służył jako model do tego? Wiesz? Nie, to był zaplanowany wcześniej zabieg, żeby to miało całą fabułę. Akurat zawodnik, z którym miałem przyjemność pracować jeszcze w grupach młodzieżowych, kiedy zaczynałem swoją pracę. I tu ciekawa historia, bo Igor nigdy u mnie na leżance nie leżał. Więc jak już rozmawialiśmy kiedyś o różnicach między akademią a piłką seniorską, to chyba tutaj możemy powiedzieć o tych większych obciążeniach, z którymi mamy do czynienia, skoro Igor się u nas zna. Okej, okay, tak? No to ma sens. Natomiast w przypadku urządzenia, które mamy obok, to jest laser wysokoenergetyczny, nie wykonujemy go w obszarach, które są tatuowane. Chyba Fori ma. Z jednym czy dwa tatuaże. Całe życie henna, która nie schodzi. No taki nowy i nie nowy zawodnik u nas w Koronie. Jak ty byś się bardziej dostrzegał w tej ekipce? No bo już to ten herb nosiłeś na piersi wiele razy, ale z tą drużyną, jak tu oceniasz chłopaków? Nie no, z chłopakami znam już, z większością tak naprawdę się znam, bo jak odchodziłem na wypożyczenie, no to... To kilku chłopaków już było, więc raczej z większością się znam, więc raczej stary zawodnik. Jako stary. Czyli co, kwestia aklimatyzacji to raczej cię nie dotyczy? Nie, raczej nie. Z kim się najbliżej, z kim w ogóle jesteś teraz w pokoju? Z Igorem. Igor wrócił z wypożyczenia. Wcześniej chodziliśmy razem do szkoły. Czasami nawet siedzieliśmy w ławce, więc z Igorem na ten moment. Okej. Okay. Dobra, a powiedz jeszcze tak, no sparring czeka nas z Chrobrym Głogów. Jak to jest z twojej perspektywy? Na przykład, czy jeśli się gra ze swoim byłym klubem, to sięgasz jakoś tak po te dodatkowe, wiesz, ekstra 10% motywacji i wysiłku na mecz, czy...? Na pewno tak. No jeszcze bodajże 3 tygodnie temu z tymi chłopakami grałem ostatni mecz i trenowałem z nimi, więc na pewno to będzie jakiś fajny moment dla mnie, ale...
będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony i tyle.